Siemano wszystkim, z tej strony Mister, witam was w kolejnym odcinku The Sims 4. Dzisiaj będziemy budować sobie taki malutki domek na przedmieścia nowojorskie. Oczywiście nie ma tu przedmieść nowojorskich, ale postanowiłem wzorować się na domku, które często pojawiają się właśnie w takich serialach i tak dalej, w takich filmach, gdzie domy są wąskie i wysokie. I właśnie coś takiego chciałem sobie zaplanować i zbudować. Także mam nadzieję, że w miarę mi się to udało. Zmieniłem trochę koncepcję, ponieważ nie można budować takich szerokich, może nie szerokich, ale takich domów blisko siebie, tylko mamy właśnie te wyznaczone działki, takie gigantyczne. Działka oczywiście jest 20 na 30 kratek, także nie jest jakaś gigantyczna, kolosalna, tylko właśnie coś mniejszego. Także jak widzicie, tutaj malutkie problemy były ze schodami, musiałem troszeczkę tutaj pozmieniać sobie ukształtowanie pomieszczeń i ogólnie rozplanowanie domu. Także troszeczkę pozmieniało mi to plany, ale miałem swój czas na to i jakoś nie śpieszyłem się po prostu z tą budową. Budowałem sobie pomalutku, zobaczyłem co z tego wyjdzie. Także teraz praktycznie każdy dom, który nagrywam, który buduję, nagrywam po prostu, ponieważ to już mnie nauczyło, że czasami te domy, które sobie tak obuduję, wychodzą całkiem nieźle i później jeżeli muszę je przerabiać ponownie i budować od zera, To już nie jest jednak to samo. Także jak widzicie, kończę już praktycznie fundamenty i wszystkie ściany. Także tutaj będą małe problemy z tym dachem. Troszeczkę jest zamieszania z tym, ponieważ ciężko jest dopasować te wszystkie elementy do siebie. Także jak za chwilę zobaczycie, chciałem zrobić coś tutaj dosyć ciekawego. Chciałem zrobić takie jakby dwie jaskółki, które są ze sobą połączone, czyli jedną jaskółkę. No i niestety nie byłem w stanie dopasować tego dachu, żeby to jakoś wyglądało, aczkolwiek teraz, gdy to oglądałem, miałem pewną koncepcję, jak to można byłoby zrobić, ale w ostateczności wyszło chyba całkiem nieźle, ponieważ jest zrobiony no taka L-ka, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie. W każdym razie, jak widzicie, dosyć ciekawie teraz to wygląda, w miarę dobrze i tak elegancko. Także dom jest wzorowany na takich starszych domach, które przeznaczone są chyba dla osób starszych, które już mogą siedzieć tam na emeryturze i na spokojnie zajmować się domem i po prostu żyją sobie normalnym życiem. Także ogród będę robił praktycznie na sam koniec, ponieważ miałem jakiś tam zarys tego, jak to mniej więcej ma wyglądać i myślę, że dom jest raczej przygotowany dla takich osób starszych, które, nie wiem, dzieciaki czasami ściągają do siebie na wakacje, rodzice mogą gdzieś tam podrzucić do dziadków właśnie pociechy swoje, żeby miał jakieś zajęcia na wakacje, czy tam na ferie zimowe, czy jak kto tam chce. Także na spokojnie sobie to wszystko budowałem i nie pamiętam, czy te okna, które tam są u góry, przesunąłem później. Chyba wszystkie wyrównałem, ponieważ wiem, że były któreś krzywo. Także jak widzicie, tutaj malutkie zmiany za chwilę będą, ponieważ nie wiedziałem właśnie, jak to do końca rozplanować i w ostateczności zostawiłem tak jak jest. Tutaj mała zmiana z łazienką, ponieważ na dole jest tylko toaleta, jak się nie mylę, nie ma żadnych prysznicy, żadnych wanien, tylko u góry są jedna publiczna, znaczy publiczna dla dwóch osób, które tam mieszkają i oczywiście jedna łazienka, która będzie dla jednego pokoju przydzielona. Tutaj malutkie kombinowanie z kominem, ponieważ chciałem, żeby to jakoś fajnie wyglądało, ale no niestety nie ma takich kominów, które można dostawiać i samo zakończenie kominu dopiero zbudować na końcu. Ponieważ jak widzicie, kominek znajduje się w domu i chciałem, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Tego w ostatecznym projekcie nie ma, całkowicie z tego zrezygnowałem, bo cholernie po prostu przeszkadzało przy rozgrywce i no po prostu nie znika, także trochę słabo z tym jest. No ale no niestety mamy co mamy i nic z tym nie zrobimy. Także jak widzicie, zaczynam już pomału meblować sobie dom. Będzie kominek, będzie telewizor, także wszystko znajduje się na swoim miejscu. Starałem się utrzymać to w jakimś takim fajnym stylu, w miarę starym, w miarę nowym, także troszeczkę pomieszane są te style, ponieważ nie chciałem też rezygnować z wielu rzeczy, bo ten dom jednak jest zamieszkany, a nie jest to dom do wynajęcia, gdzie przyjeżdża ktoś tu raz na rok, czy dwa razy do roku, tylko po prostu korzysta się z niego, a nie wiem dlaczego mielibyśmy rezygnować z nowości technologicznych, tak jak telewizor, po prostu lepszy. I jak widzicie, jest tu też kącik do czytania, także można całkiem sobie spokojnie usiąść, poczytać jakąś dobrą książkę i raczej ta otwarta przestrzeń dobrze tutaj wpływa na to wszystko, co tutaj sobie zaplanowałem. Także mamy otwarte przejście do jadalni, z jadalni oczywiście do kuchni, która znajduje się w jednym pomieszczeniu.
Troszeczkę ból z tą kuchnią, ponieważ te meble, które tam wybrałem sobie, za chwilę to zobaczycie, niestety nie ma tych półek u góry, nie ma tych szafek u góry i to jest troszeczkę takie słabe, ponieważ musiałem użyć troszeczkę podobnych szafek, ale niestety nie ma tych samych. Także jak widzicie, jest jeszcze taki mały kącik obok kuchni z komputerem. Oczywiście tutaj nie ma czegoś takiego, że komputer jest tam gdzieś, ma swoje miejsce, tylko po prostu taki mały kącik, gdzie korzysta się od czasu do czasu z niego i oczywiście problem z narożnikiem tym naściennym u góry. No niestety czasami to nie działa tak jak powinno, ale da się jakoś przeżyć. Także jak widzicie, małe dopasowanie mebli, ponieważ nie chciałem, żeby zostawały te przerwy między tymi meblami. I dosyć fajnie to wygląda. Także są te szafki, które są i tu było troszeczkę kombinowania z tym. Tak jak mówiłem, będę starał się coraz mniej, coraz rzadziej używać właśnie tych szafek u góry, żeby czasami coś innego zaplanować, coś innego tam zbudować. Także jak widzicie, jadalnia dosyć duża. Można zrezygnować z tych krzeseł zewnętrznych na tych dłuższych częściach stołu, nie wiem jak to nazwać. Ale w każdym razie, jeżeli komuś będą przeszkadzać, można z nich całkiem spokojnie zrezygnować, zostawić tylko 4 krzesła. Brakuje mi też dywanów do ozdabiania właśnie tego domu. Strasznie tego brakuje. Niektóre dywany są naprawdę świetne, a nie można ich powiększać. I właśnie szkoda. Czasami by się to przydało. Także jak widzicie, taka lekka kafelka jest w kuchni też. Jakby się czasami coś wylało i tak dalej. Zawsze łatwiej to posprzątać z płytek niż właśnie z drewna. Także jak widzicie, troszeczkę zaczynam tu już dekorować. Dokładać takie rzeczy, które mogą się przydać w każdym domu. Także małe dziwne rozwiązanie z mojej strony, ponieważ jak widzicie, tutaj jest ta ubikacja i tak dalej. Po prawej stronie tutaj będzie taka jakby garderoba, gdzie można zostawić wszystkie swoje rzeczy praktycznie na drugim końcu domu, ale też nie chciałem tego budować gdzieś na samym początku domu, bo czasami lepiej zostawić gdzieś ciuchy gdzieś z tyłu i jakoś tak wydaje mi się, że wygodniej to po prostu może działać, czy tam potrzebujemy wyjść na ogród. Ponieważ są to osoby starsze, które tu mieszkają, one niekoniecznie wychodzą często gdzieś do miasta i tak dalej, tylko po prostu robią zakupy, wracają do domu i większość czasu tutaj spędzają, także częściej będą raczej siedzieć w ogrodzie, także myślę, że łatwiej po prostu będzie tutaj im po prostu podejść do tej małej garderoby i stąd sobie zabrać rzeczy i tak dalej. Także jak widzicie, taka mała garderoba, gdzie można zostawić sobie wszystkie rzeczy, które możemy tam potrzebować do wyjścia. I zaczynam pomału brać się za górę. Łazienki są do siebie podobne, to jest chyba plusem nawet, ponieważ nie chciałem się tutaj kombinować nie wiadomo z czym. Pierwszy raz chyba użyłem tej wanny z tym prysznicem tej zabudowanej i dosyć fajnie to wygląda, muszę ją zacząć częściej używać. Aczkolwiek brakuje mi tego dodatku najnowszego i mam nadzieję, że niebawem go nabędę. Ponieważ tam dosyć ciekawe, fajne meble to dochodziły i chciałbym ich w końcu użyć. Także jak widzicie, jedno lustro duże w sypialni. Nie chciałem tutaj też przesadzać z zagospodarowaniem tych wszystkich rzeczy. Tutaj troszeczkę chciałem pokombinować z tymi perfumami, czy co tam jest, żeby to jakoś fajnie umieścić, ale niestety snapowanie obiektu do obiektu działa bardzo dobrze w Simsach. Także przyciąganie się do kratek tam w odpowiednich miejscach też działa. A propos kodów, które używam i propos tych skrótów klawiszowych, nie wiem czy o tym mówiłem, możliwe, że mówiłem wcześniej, ale nagrywam to już chyba drugi raz. Będę robił specjalnie dla Was taki mały poradnik, jakich kodów używam właśnie do budowania. I możliwe, że zrobię też osobny filmik, jakich kodów używam do nagrywania tam dodatkowych materiałów, aczkolwiek z tymi materiałami dodatkowymi są problemy, ponieważ nie mogę nagrywać, nie mogę renderować tych materiałów wideo, które nagrywam w grze pod przyciskiem V, ponieważ jest opcja nagrywania. I tutaj taki trochę szokujący pomysł mi wpadł do głowy, ponieważ pokoje u góry są przygotowane tak jakby, nie wiem, dla wnuków. Jak wiadomo, wnuki często mieszkają w mieście i styczność tak troszeczkę z komputerami, nowszą technologię mają. Są pokoje po prostu dla nich przygotowane, że jak przyjadą sobie od czasu do czasu, to jednak jest to coś nowszego, coś takiego bardziej w ich stylu, tak żeby czuli się po prostu dobrze jak u siebie w domu i mogli sobie tutaj spokojnie odpocząć. Także jak widzicie, taki strasznie futurystyczny wygląd tego wszystkiego, modernistyczny, ale wyszło chyba całkiem nieźle i tu postanowiłem wstawić taki duży dywan, bardzo duży.
praktycznie cały pokój. No niestety nie można go rozciągnąć o tą jedną klatkę dodatkową. Troszeczkę to boli, ale no, trudno się mówi. Także tutaj miałem mały problem z szafą, ponieważ wystawała ze ściany. I to jest właśnie minus czasami grania na tych kodach, że jednak te obiekty przenikają przez ściany i inne takie rzeczy. Niestety z tego kominu musiałem zrezygnować, jak widzicie, dosyć utrudniał tę rozgrywkę, bo niestety nie znikał. Także tego w ostatecznym projekcie na szczęście nie ma. Tutaj oczywiście zaczyna się już dekorowanie i upiększanie tych ścian jakimiś tapetami i innymi pierdołami. Z zewnątrz oczywiście jakiś siding. Tutaj najpierw był zamysł, że można byłoby zostawić jak to się nazywa, tą cegłę, ale w ostateczności zielony siding dosyć ładnie wyglądał. Spodobał mi się za pierwszym razem, gdy go użyłem. Jak widzicie, kasowanie tego kominu zostaje jednak tylko u samej góry, tak żeby jednak był. I zaczynamy pomału zajmować się właśnie zapleczem domu i frontem. Także teraz będzie upiększanie, dostawianie drzew i całego tego dziadostwa. Także zrobię mały ogródek z przodu. Troszeczkę kombinowałem z tym ogrodzeniem tutaj, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. I wyszło chyba całkiem nieźle. Nie chciałem tutaj jakiegoś gigantycznego przesadyzmu. Tu będzie jeszcze troszeczkę rzeczy zmienianych z tego, co widzicie do tej pory. Także musiałem troszeczkę się ogarnąć. Nie chciałem tutaj wstawiać wszystkiego na raz, aczkolwiek strasznie mi się to czasami podoba, że jest tego tak nawalone. Ale jednak pamiętajmy, że ktoś dba o ten ogród i to jakoś musi fajnie wyglądać. Także oczywiście ten teren, tutaj też ziemię muszę przygotować, żeby to jakoś fajnie wyglądało. I przypomniało mi się po prostu, że w różnych serialach widziałem, że czasami koło tych domów są jakieś tam, nie wiem jak to nazwać, coś przy domu stoi właśnie takiego ogrodzonego, gdzie można zostawić przeróżne swoje graty, a nie budować jakąś tam dodatkową szopkę czy coś w ten deseń. I myślę, że dosyć fajny sposób, ponieważ tam są dodatkowe dwa kosze na śmieci. I tam zawsze można coś dostawić. Niestety nie ma tych obiektów, nie wiadomo ile jeszcze w Simsach, ale zapewne jeszcze tego dojdzie troszeczkę. Tutaj postanowiłem jeszcze troszeczkę ten dom pozmieniać, dodać trochę elementów. I w sumie zaczynam dopiero tak na tą pracę z tym ogrodem. Także będzie troszeczkę pozmieniane, to drzewo zostaje na froncie i ono troszeczkę dom zasłania, ale z jednej strony dobrze, ponieważ daje fajny cień, dosyć fajnie to wygląda. Z tyłu będzie można spokojnie sobie usiąść, posiedzieć, jest miejsce na grill, jest miejsce, że można sobie posiedzieć tak o i się zrelaksować. I czasami pytacie właśnie, jak robię te płytki takie trójkątne, wystarczy nacisnąć Ctrl F, wolę Wam o tym teraz powiedzieć, ponieważ zapewne pojawią się komentarze. Dosyć fajna opcja i wygodna, jeżeli chce się robić właśnie taką wykończeniówkę. Można z tym naprawdę fajnie poszaleć. Także tutaj będzie dobrany jeszcze stolik, będzie tutaj dobrane jeszcze jedno drzewo, które tak cholernie mi się podoba i musiało się po prostu znaleźć na tej działce, bo jest po prostu fantastyczne, fajnie to wygląda. No i takie lekkie oświetlenie gdzieś na ogrodzie. Nie chciałem tego wstawiać nie wiadomo ile, tylko po prostu w wybranych miejscach, wybrane punkty, żeby były oświetlone i jest to gigantyczne drzewo, które oczywiście musiało dawać jakiś tam cień, gdy będzie się jeździć w lecie. Zastanawiam się, czy dodać jeszcze jakiś mały basen, ale zrezygnowałem z tego w ostateczności. I oczywiście tutaj taka mała dekoracja, że jednak się chodzi po tym ogrodzie i zostaje po prostu to, co ma być. Także teraz przed Wami tylko screeny. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to oczywiście stawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to łapkę w dół. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Także dziękuję za oglądanie, pa pa!